Władze tłumaczą decyzję, no, praktycznie o wyrzuceniu świetlicy ze szkoły. Ja pytałem o to oczywiście dyrekcji i liceum ogólnoprzewodzącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ale dyrekcja odsyła do organu nadzorującego, czyli do starostwa, i dlatego ze mną jest wicestarosta staszowski, pan Michał Skotniński. Witam serdecznie. Panie starosto, dlaczego świetlica musiała opuścić tę placówkę przy szkole? Panie redaktorze, szanowni państwo, zacznijmy od tego, że to nie była świetlica sensu stricte, tylko to była, spotykali się tam młodzi ludzie, spotykali się tam wolontariusze i prowadzili zajęcia z młodzieżą, pomagali w odrabianiu lekcji. I my jako starostwo, jako organ prowadzący jednostki szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, takie działania w zupełności popieramy. No ale musieli się wynieść. To może do rzeczy. W styczniu, w miesiącu styczniu, została rozwiązana umowa z najemcą lokalu, czyli pomieszczeń tam, gdzie się spotykali ci młodzi ludzie, i wynajmujące ten obiekt musieli się wyprowadzić i mieli na to odpowiedni czas, ponieważ tam było dużo sprzętu, i ten czas żeśmy dali do miesiąca marca. Wyjaśnijmy, że najemcą lokalu nie była grupa osób, wolontariuszy, tylko inny zewnętrzny podmiot. Tak, był to podmiot gospodarczy, który wynajmował, wygrał przetarg na wynajęcie tych pomieszczeń. I udostępniał jej świetlicę. Tak, między innymi udostępniały świetlicy. Tam była prowadzona po prostu działalność gastronomiczna, z której korzystała młodzież, głównie młodzież liceum ogólnokształcącego. No to jeżeli ten podmiot musiał się wynieść, to już nie wchodźmy w szczegóły, nie komplikujmy sprawy, to dlaczego teraz ci młodzi ludzie nie mogą się tam spotykać? No mamy teraz taką sytuację patową, ponieważ jak się okazało, część sprzętu, która tam się znajduje w tych piwnicach HDS-u, liceum ogólnokształcącego, jest własnością pana Zarzyckiego. My chcemy, dyrekcja szkoły chce wynająć ten lokal następnemu najemcy po to, żeby młodzież licealna mogła z niego korzystać, mogła tam zjeść śniadanie, odrobić lekcje, przeczekać okres oczekiwania do odjazdu autobusu. Natomiast teraz mamy sytuację patową. Żeby móc wynająć ten lokal, musimy go mieć uporządkowanego. Dlaczego nie możecie go wynająć panu Zarzyckiemu? Pan Zarzycki nigdy nie występował z taką wolą, że chce go wynająć w sposób formalny, zorganizowany. Pan Zarzycki twierdzi, że występował. No ja nie mam takiej wiedzy, ze mną nie rozmawiał na ten temat, więc no nie mogę w tej chwili jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Z tego co wiem, panu Zarzyckiemu był zaproponowany lokal w Iskierce, to jest tam, mieści się świetlica środowiskowa w Staszowie. Pan burmistrz nawet zaproponował. Panie starosto, tam był kiermasz przedwczoraj w tym miejscu. Właśnie może dlatego był kiermasz, że nie spotykają się tam ci młodzi ludzie, których pan Zarzycki może tam przyjąć wraz ze swoimi wolontariuszami i tam prowadzić swoje działania. Natomiast no, ja nie widzę możliwości, żeby młodzi ludzie, uczniowie, młodzież spotykała się w barze. No właśnie, to panie starosto, krótkie, konkretne pytanie i konkretna deklaracja. Znajdzie się dla nich duże miejsce, bo to trzeba podkreślić, oni mają stoły do bilarda, stoły do ping-ponga. Znajdzie się miejsce, gdzie będą mogli się uczyć, odrabiać lekcje, a też przy okazji bawić? Oczywiście będziemy zabiegać, żeby takie miejsce znaleźć, żeby pan Wojtek mógł spotykać się nadal z młodzieżą, bo to, co robi, jest dobre. Ja powtarzam, ta cała działalność jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ zagospodarowuje czas młodzieży, która no, mogłaby różne niepożądane rzeczy w tym czasie robić, uczą się tam. Natomiast no, znajdzie się odpowiednio duże miejsce na świetlicę, którą prowadzi pan Wojciech Starzycki. Dobrze zrozumiałem. Będziemy szukać takiego miejsca. Trzymam za słowo, będziemy sprawdzać. Bardzo państwu teraz dziękuję. Panie starosto, my będziemy sprawdzać, czy znalazło się miejsce na taką świetlicę.